Witam was wszystkich serdecznie, serdecznie w kolejnym odcinku, z Ork Must Die. Dzisiaj kontynuujemy sobie misję. Mamy misję piątą bodajże. Mamy ich jeszcze dużo, spokojnie, więc lecimy w drugą misję. Mamy łucznika, dokładnie, dostaliśmy łucznika, więc teraz będziemy mogli się też ciekawie bawić. Ataki orków są zorganizowane lepiej niż zwykle. Mnie tam pasuje, gdy przeciwnicy tłoczą się w kolejce do wyżynki. No tak, dobra, jakby to zrobić? Na pewno bierzemy to, moją ulubioną rzecz, która jest już ulepszona z ostatniego odcinka. Czy chcemy tych strzelających? Nigdy nie bierzemy. Chyba zrobimy coś takiego. Łucznicy by się przydali. Muszę zakonom, mój łuk należy do ciebie. To tak będzie, tak? Mało czasu na obronę. O kurde, mam bardzo mało pieniędzy. Dobra. Rozwalimy ich, rozwalimy. O cholera! Dobra, dobrze nam idzie, myślę, ale kurde, będzie ciężko. Mamy dwie bramy. Z tamtej mogą iść, zaraz mogą iść z tej. Cyk, cyk i cyk i cyk. Dobra, nawet silny jest ten czar, wam powiem. Dobra, bycie magiem jest nawet ciekawe. Dobra, już koniec rundy? Ale szybko poszło. Dobra, szybko, szybko. Aha, bo mamy teraz czas na przygotowanie przed hordą. Na pewno chciałbym z dwa ogniste w tą stronę. Mam mało pieniędzy co do tego, co bym chciał zrobić. Dobra, zróbmy może, tutaj jest mało miejsca, więc tak trzeba było blokadę tu zrobić. Dobra. Lećmy. O Jezu, przepraszam. Shift-tała kliknąłem. Dobra, ten czar jest świetny. To wam powiem, że jak na to, co widzę teraz tutaj, to jest bardzo świetna broń. Ta tutaj, bądź co bądź, to wysysa życie, ale jeszcze taki damage im robi. Dobra,
Dobra, chyba dali mi jakieś pieniądze, mam nadzieję. Dobrze, dajemy radę, dajemy radę. Pięknie. Gdzie byśmy mogli? Tutaj na pewno ustawić. Tu trzeba jakąś niezłą blokadę zrobić. Mam jednego ucznika, on tam jakoś pomoże, chociaż wiem, że to nie jest tak silne, jakbym chciał. Ale główeczki tam walimy. Dobra, walimy ich bardzo dobrze. Puf, 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 puf. Mamy to. 5 gwiazdeczek nasze, czaszeczek raczej. Dobra, kolego. Cieszy mnie to. Menu ulepszeń nie wlazłem. O cholera, zapomniałem wejść w menu ulepszeń. Ale prawdopodobnie nic bym i tak nie kupił. O kurde, luka w obronie. Czyli mogę robić coś takiego. Miło byłoby ich tutaj zatrzymać. Na pewno bierzemy sobie to. Kurde, no myślę. Mamy tutaj dużo tego, ale ja bym wolał używać... Jest luka w obronie, nie? To jest najgorsze. 3 ruchy, tak. Myślę, jak się tu rozstawić. Tam ma miejsce na łuczników. Wtedy byśmy musieli bronić na pewno tamtej części. Dobra, tutaj damy łucznika jednego. Jednego na górę. Dobra, musimy to jakoś zrobić. Moje umiejętności będą tutaj bardzo na sprawdzenie. Większą obronę musimy tu zrobić. Będzie ciężko. Przerwę robicie. Tak szybko. O cholera, troszeczkę nie pomyślałem o tym. To mało nam da, ale zawsze coś. Tutaj bardziej to jest z góry by się nadawały.
Cały czas obserwuję mapę, czy mi ktoś nie przechodzi tyłem. Ty. A to tak zrobione, żebyśmy nie dali rady tu postawić wszystkiego, tak? Dobra, jedno zrobimy. Słaba ta obrona, moim zdaniem, bardzo słaba. No, musimy wytrzymać. Zabili mi łucznika, niedobrze. Ta strona ma większy problem, żeby się obronić. Cholera jasna. Skupiam się tak masakrycznie. Randomowo postawiane kolce dają sobie świetnie radę. Czy byczki mi tutaj chciały przechodzić? Dobra, będzie jedna droga tutaj. Obronimy tego łucznika na wszelki wypadek i niech leci ostateczna horda. Jest, mamy to. Dał radę, ogniste pułapki są ogólnie świetne, moim zdaniem. Dobra, menu ulepszeń zaraz zobaczymy. Nie możemy ulepszać naszych broni. Szkoda. Są tańsi. To było dobre. Barykady tańsze, też spoko. Dobra, dlaczego barykady, tak się dziwicie? Bo barykadami można zablokować daną strefę i to by mnie ciekawiło i cieszyło. Pułapka sprężynowa, o kurde, to są te pułapki do wywalania. Zamiast pasa można użyć takiej pułapki. Bliźniacze sale, jedna z najstarszych strzegących szczelin fortec. Paladyni twierdzą, że to miejsce jest nawiedzone. Nie widzę duchów, ale przydałoby się kurze powycierać. Właśnie, nie będą musieli tędy chodzić, tak? Chyba że zrobić tu blokadę. Na pewno to, dobra, na pewno bierzemy łucznika, barykada tylko... O Jezu, tańsza barykada. To nie jest dużo tańsza barykada. Myślałem, że będzie o wiele tańsza. Dobra. To możemy powywalać naszych kolegów. Chwilami prawie żal tych orków. Co ja plotę? Co ty plecisz dokładnie? Bo ja nie wiem. Okej, to będzie niezła obrona.
Masz tu prezent. I ty też. I ty też. Nadchodzą! Na razie dużo nie zrobimy. Już się bałem, że oni tam przelatują po prostu na drugą stronę i dawają radę przeżyć. Coś na twarz. Dobra, będziemy się z góry tu bronić. Dobra, z drugiej strony nadchodzą nasi przeciwnicy. Zaczął się piękny weekend w ogóle, ja nie wiem czy wiecie. Dobra, zaczął się piękny weekend, to mnie cieszy, bo mam dzisiaj tyle czasu do nagrywania. Tyle czasu jest do nagrywania, że to jest... aż wam powiem, strasznie dobra informacja. Naprawdę mamy tyle czasu do nagrywania, że mogę nagrywać cały weekend. Ja zrobiłem sobie specjalny folder na zobaczenie, jak dużo nagrań potrafię nagrać. W sensie oczywiście z energią, nie? Że na siłę. Mam dzisiaj plany na ogrywanie Nekesy, którą... już zdążyliście poznać na kanale. Mam pomysł na fajną pułapkę. Dobra by była barykada, a patrzcie, nie możemy zablokować przejścia chyba. Przejście z kolcami. Wskaż mi kierunek. Mój łuk należy do ciebie. Teraz będą pewnie z dwóch stron. Wygląda w dechę. Czy tu jednego łucznika też damy? Tańsi łucznicy, to było świetne, nie? Dlaczego tańsi łucznicy są super? No bo jednak to łucznicy... O cholera, tam idzie coś większego. Oj, to już była ciężka sprawa, to już była ciężka sprawa. Tutaj już prawie nas by przeszli. Pierdzielone główienka nas gonią i tutaj straszą. No nie, kolejny ogr. Kurde, dodatkowy pieniążek. Cieszy mnie to. Chociaż tutaj mało nam to dało, bo... to też jest pieniążek. Proszę, koniec z ogrami. Dobra, super.
No, byśmy się nie mogli dogadać, ale wy nie chcecie. No świetnie, ale przeszli mi znowu tą stroną. Mam tu pomysł mały. Coś w tym stylu, żeby oni mieli problem tutaj przejść. Przejść, o co chodzi? Ja wtedy mogę się skupić bez problemu na tej stronie bardziej. Za mało pieniędzy na 600. Okej. O co mi chodzi, ktoś pomyśli. Zobaczcie, będzie to super blokada. Super blokada tutaj będzie. Cieszy mnie to. Dobra, nie przejdą tamtej barykady. No i świetnie, tak mi się podoba. Dobra, powinni teraz wszystko wpadać, ale mówię, ta barykada to jest świetna sprawa, nie? Tamten mój pomysł na barykadę bronioną. Dobra, dobrze nam idzie, myślę. Myślę, że jesteśmy świetni w tym, co robimy. No i świetnie. Jezu, kolejna fala. Może zróbmy tutaj coś takiego też. Cholera, chociaż teraz nie mamy takiej obrony jak tam, idzie ogr. O kurde, jakiś tu przeszedł. Pięknie, mamy to. Koledzy, co wy tutaj do mnie, z czym wy tutaj do mnie przychodzicie? Na pewno przydałoby się to. Tak, szkoda, że nie mamy tej jednej czaszki, bo jednak kolcy zatrzymują na moment, to jest świetna sprawa. Ścienne ostrza. O kurde, to musi być niezłe, 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 ale mówię, to pewnie użyjemy. Zapytałem raz staruszkę. O kurde. Gdyby orkowie przeszli przez szczelinę do naszego świata. Zrobił się bardzo ponury i powiedział: wyjdź poza bramy fortecy i wkrocz w ich rozbity, martwy świat, a będziesz wiedział. Okej. Mógł po prostu powiedzieć: źle by się stało. Będzie ciężko. Na pewno nasz czarodziej. Kwasowe bomby. Spoko sprawa, nie? Tak się mi wydaje, że jednak niszczenie całych tych...
Myślę, jakby to jeszcze tutaj rozegrać. Chciałbym na pewno to przetestować, zobaczyć. A, i kolce. Dokładnie. Jeszcze kolce. Bym zapomniał o kolcach. To będzie ciężko. Pierwsza to brama, tamtą zaraz zaczniemy bronić. Tak, kusarz tam, pozdrawiamy kusarza. Drugą część tej gry zagramy oczywiście w kooperacji. Wreszcie możemy się skupić na tym, co mamy. Czy to będzie jednak druga część? Dobra, jeszcze ta część. Nie wiem, na co chcę to wydać nawet. Tak jak myślałem. Dobra, fajnie, że mamy tutaj tą barykada, dobrze zadziałała. Jeszcze bym chciał gdzieś tutaj barykadę. Cholera, to już będzie pewnie podwójne. Będzie ciężko pewnie to zrobić. Ale dobra, musimy to jakoś ogarnąć. O właśnie. Cholernie ciężko to będzie, naprawdę. Cholernie ciężko. O kurde, nie. Nie, góra. Ale ciężko jest na tej mapie. Jest taki rozrzut teraz. Oj. Dobra, to już wszyscy. Super. My tam łucznikę źle rozstawiliśmy na dole. Co mi się zbytnio nie podoba. Rozstawić i zapomnieć. Niech mnie biją.
Dobrze nam chyba idzie, ale jest naprawdę ciężko. Ja wam mówię, ja jestem tak skupiony, że aż nie komentuję tego. Let's go! Puf, puf. Dobra, mamy teraz chwilę spokoju, żeby tą hordę samemu ustawić. Czy odpalić. Szkoda, że tutaj nie dają rady. Mnie to straszy trochę. Dobra, góra powinna być naprawdę bezpieczna. Już przy tylu pułapkach. Łucznika bym musiał jakoś inaczej rozstawić. W ten sposób może. Bo to jest blokada. Musimy spróbować. Nie wiem, czy tam dają radę. Chyba nie. Chociaż dają. Dobra. Dobrze, tutaj nic nie lata. Góra przechodzi. Muszę górę pomóc, wspomóc. O cholera, jasne, jak to ciężko było zrobić. Nie wiem, jak się rozstawić teraz. Mamy jeszcze żylandory, których nie wiedziałem, że można zrzucać. Dobra, góra sobie daje radę bezproblemowo. Dobra, góra sobie daje radę. O Jezu! O, ktoś tam przeszedł. Ktoś tam przechodzi. To dobry dzień. Pierdzielone ogry i inne gówna. Ciężko ich tutaj przesunąć. Oh my godness. Dobra, zginiesz, potworze! Ale mnie tu zatańczysz. Jest, mamy to. Huh, ale jestem zmęczony, aż powiem wam, że zmęczony, raczej pełny energii, że fajnie mi idzie. Smutne tylko to, że tak kurde. Coraz więcej mnie stres łapie, gdy to robię wszystko. Kupmy sobie ulepszenia naszych kochanych tutaj kolców. I chyba będziemy zbierać na łuczników. Bo tańszy czempiony zatrute kolce. Dobra, dziękuję wam za oglądanie, do zobaczenia do kolejnych odcineczków i cześć!